Zakładanie kartoteki dla środka trwałego. W pierwszej kolejności ustawimy sobie kategorie dotyczące środków trwałych w programie. W tym celu wybieramy listę modułów, następnie administracja i słowniki. W słownikach szukamy kategorii. Kategorie związane ze środkami trwałymi to amortyzacja, przyjęcie środka trwałego i jego likwidacja. Takie trzy kategorie dodamy. Wybieramy dodaj i wpisujemy. Ponownie wybieramy dodaj i wpisujemy przyjęcie środka trwałego. I jeszcze jedna kategoria, o której powiedzieliśmy, likwidacja środka trwałego. Po dodaniu kategorii możemy przejść do zakładania kartoteki dla środków trwałych. W tym celu rozwijamy listę modułów, wybieramy kartoteki i środki trwałe. Będąc w oknie środków trwałych mamy opcję dodaj. Daje nam to możliwość dodania nowego środka trwałego. Uzupełniamy kartotekę w danych podstawowych i danych dodatkowych. Jest to grupa 803 i tutaj musimy uszczegółowić informacje. Są to urządzenia, które służą do powielania dokumentacji, kopiowania, czyli grupa 803-2. Numer inwentarzowy. Jest to środek trwały zakupiony w roku poprzednim, więc numer inwentarzowy będzie opatrzony rokiem 2012. Przechodzimy na dane dodatkowe. W dacie nabycia wprowadzamy 13.03.2012. Wartość nabycia to było 4000 zł. Nabyliśmy to na podstawie faktury. Oczywiście sposobem nabycia jest zakup. W charakterystyce możemy wpisać, iż ksero jest w kolorze. A w danych możemy wpisać rozdzielczość. Stan techniczny jest bardzo dobry. Producentem jest firma Canon. Natomiast sprzedawcą była firma Impet. I rok produkcji to 2012. W kategorii jest to środek trwały, który będzie u nas podlegał w tej chwili amortyzacji, więc wybieramy amortyzację. Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone, zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie możemy wprowadzić kolejny środek trwały, wybierając ponownie opcję dodaj. Jako rozwiązanie zadania z zakładania kartotek środków trwałych bardzo proszę o wydrukowanie ewidencji środków trwałych. Czyli wybieramy drukuj, ewidencję środków trwałych, amortyzacja podatkowa, zatwierdzamy przyciskiem OK, wybieramy podgląd. I widzimy wprowadzone środki trwałe. Oczywiście Państwo dokonacie eksportu do pliku i prześlecie na platformę.